Ahoj! W dzisiejszym poradniku powiem, jak zdobyć odznaki w grze. Są różne sposoby na to. Pierwszą z nich jest zabijanie zwierząt na lokacjach. Na przykład za 100 roślinożerców zabicie jest jedna odznaka brązowa, za 1000 zabić jest odznaka srebrna, a za 10 tysięcy jest odznaka złota. Te odznaki się łączy za 10 takich samych. Tu widzicie. Brązowe moje, a tu srebrne. Drugi sposób to zwiedzanie nowych wysp na mapie świata. Jak nie macie gabloty zbudowanej, te oznaki będą w skrzynce odbiorczej. Za zebranie poszczególnej ilości oznak wysp można je łączyć. Tu widzicie. Wielki marynarz. Widziałem wszystkie wyspy i mam takie coś rzadkie. Tu jest skrzynka odbiorcza. Tu będą te oznaki. Następną możliwością i są najazdy na innych graczy. Jak zrobicie 5 udanych najazdów, dostaniecie jedną brązową odznakę. Te oznaki też można łączyć, jak się ma poszczególną ilość ich. Ostatnią możliwością, żeby zdobyć odznaki, są rankingi: Bitwa Kapitanów, Świątynia Prób, Czarny Punkt i Eventy. Jak są, można je zdobyć za określone miejsce w rankingach. W lidze pierwszej Złoto Pierwsze. Nie licząc eventów, aby chwalić się oznakami na czacie, ulepsz gablotę na drugi level. Możesz ustawić do 3 oznak w pobliżu swojego niku. Na czacie lub w rankingach. Jest to miejsce wystosowane, specjalne. Sprawdźmy to. Napiszemy do kogoś. Ustawimy tutaj sobie tą odznakę, tą odznakę i tą odznakę. Mamy tutaj 3. Ciekawe, czy tak będzie. Zobaczymy. Piszemy tutaj. Widzicie? Jest. Elegancko. Jak poradnik jest przydatny, zostaw lajka, suba, miły komentarz i do zobaczenia w następnym poradniku. Cześć.